Witam serdecznie. Witam. Dawno nie widziani, tym razem nie słyszani, bo się nie widzimy, no ale w warunkach polowych nie ma za bardzo takich warunków. Przypomnijmy, któż zacz, Teresa i Janusz Szyszko, śpiewający dentyści z wschodniej flanki polskiej. Dokładnie. Białystok. Białystok, wspaniałe miejsce, perełka Podlasia. No z tym śpiewaniem to może lekka przesada już, to jakoś tak się do nas przykleiło to określenie. No to moje śpiewanie, bo to ja tutaj wydobywam głos, jeśli chodzi o teksty, raczej są bardziej mówione niż śpiewane. A żona gra na bębnie? A ja swego czasu dosyć długo grałam na perkusji, o. Więc to była też moja taka dodatkowa atrakcja, jeżeli chodzi o dentystę. No a w pewnym momencie przerzuciłam się już na coś innego. Została mi bardzo duże wsparcie dla mojego męża, który rzeczywiście cały czas jakby twórczość swoją muzyczną rozwija i rzeczywiście bardzo mu to fajnie wychodzi, ale rzeczywiście teraz bardziej już poszliśmy w stronę myślenia w kategoriach świadomości, myślenia o tym, co naprawdę jest istotne jakby w tym rozwoju człowieka, przede wszystkim patrząc na możliwości w gabinecie stomatologicznym. No i tutaj na pewno dzięki temu, że miałam okazję uczestniczyć zarówno w swojej takiej karierze typowo dentystycznej, bo pracowałam i na uczelni i miałam możliwość zrobienia doktoratu, specjalizacji i bardzo dobrze rozwiniętej stomatologii akademickiej, to rzeczywiście to było już za mało i od jakiegoś czasu, myślę, że dzisiaj od 15 lat, studiuję i zarówno medycynę tak zwaną alternatywną, czyli zajmuję się psychobiologią, totalną biologią, podejściem takim holistycznym bardziej do tych aspektów. No i myślę, że razem z Januszem to, czyli moim mężem, który może kilka słów o sobie powie, w tym aspekcie bardziej teraz się rozwijamy. Często też mówił o mnie dentysta, ale od razu tutaj powiem, że nie jestem dentystą. Ze specjalizacji jestem patomorfologiem. Niektórzy pytają, czy to coś z krwią. Nie. Patomorfolog zajmuje się szukaniem guzów nowotworowych na przykład i innych oraz robieniem na przykład sekcji zwłok. Ciekawa rzecz, że teraz czasami jak wracam myślami do tamtych czasów, kiedy pracowałem jako patomorfolog, bo nie pracuję w tej chwili aktywnie, coraz często tak mam takie odniesienia do tego, jak ludzie chorują i w jaki sposób takie moja wcześniejsza praca mnie kształtowała, bo ona polegała na tym, że musiałem zawsze znaleźć taki patomechanizm od początku choroby do zgonu. Krótko mówiąc, na co pacjent zmarł, na przykład na zawał, ale jak ten zawał się rozwinął, to musiałem to na przykład raportując wyraźnie jakby krok po kroku przedstawić. I dzisiaj jak na to patrzę, to lekarze nieczęsto umieją znaleźć takie mechanizmy patofizjologiczne. To, co było dla mnie taką naturalną rzeczą, a jak to się stało, jak do tego doszło, to dzisiaj na to nie patrzymy. Wystarczy tylko, aha, mam tutaj wydruk pana wyników, no to zaproponuję taki schemat postępowania i to wszystko. A skąd to się wzięło, jak to się rozwinie, a to nieważne. Przyjdzie pan za tydzień, zobaczymy, czy się poprawiło. Z tego co pamiętam, to, bo już trochę tych nagrań jest, jest link do playlisty, jeśli kogoś to bardziej zainteresowało, tam możemy się więcej dowiedzieć o różnych waszych perypetiach życiowych, to zapowiadaliście już dosyć dawno temu, że będzie książka. W związku z tym, że bardzo dużo macie takich praktycznych informacji od pacjentów, co się dzieje, zaczęliście za przeproszeniem szukać dziury w tych zębach i okazało się, że jak je ponumerowaliście, to pojawiły się pewne schematy właśnie w tych problemach życiowych, które można było wyłapać na podstawie tego, co w zębach siedzi, tak? Zdecydowanie. Myślę, że tak, ponieważ okazuje się, że jesteśmy tak skonstruowani jako ludzie, że mimo, że mamy wspaniałe ciała biologiczne, to również mamy psychę. I psychę, czyli to jest tak zwane nasze całe oprogramowanie. Oprogramowanie to są nasze właśnie przekonania, nasze jakby uwarunkowania, które są dzięki temu, że byliśmy wychowani w jakiejś rodzinie, w jakimś właśnie państwie, w jakimś środowisku. I te wszystkie bazowe programy powodują, że nabieramy pewnego jak gdyby odbioru tej rzeczywistości, w której żyjemy. I niektórzy mają taki odbiór, że wszystko jest zawsze bardzo dobrze, mają pozytywne nastawienie do życia, lekko podchodzą do tych pewnych spraw i to ciało, które jest naszym ciałem biologicznym, wtedy po prostu nie odbiera tego jako coś, co jest zagrożeniem dla tego naszego życia,
Najczęściej nie choruje, jest w miarę zdrowe, sprawne, bo człowiek jest jakby otwarty na życie i nie tworzy sobie jakichś, tak my nazywamy, konfliktów, tak zwanych konfliktów biologicznych. Natomiast jeżeli osoba wychowana w jakimś środowisku, czyli zdobyła takie programy bazowe, w których jest ciągle nastawiona na jakieś zagrożenia, na to, że życie jest bardzo niebezpieczne, że dostała jakieś naprawdę jakieś w dzieciństwie duże obciążenia, typu jakieś traumy, to wówczas te programy, które jej się wyświetlają w odniesieniu do świata zewnętrznego, do swojego otoczenia, do ludzi, do pracy, mają charakter taki właśnie destrukcyjny dla ciała. I wtedy to ciało zaczyna tworzyć tak zwane zaburzenia i rozwijają się tak zwane różne konflikty, które również bardzo ładnie w zębach, przede wszystkim, bo tym się zajmujemy, bardzo ładnie można zauważyć. I w pewnym momencie mojej jakby już zawodowej kariery zauważyłam, że rozmawiając w wywiadzie tak zwanym lekarskim z pacjentami, jeżeli się dowiem o sytuacji na przykład w pracy, dowiem się, jaka relacja w domu panuje z dziećmi, z mężem czy z żoną, czy ewentualnie jakie jest sprawy materialne typu pieniądze i tak dalej, to te wszystkie aspekty związane, tak zwane KENS, to jest tak zwany KENS w przypadku psychobiologii, KENS, tak, który oddziałuje na nasz układ zębowy, daje obraz właśnie tak zwanej próchnicy i różnych zaburzeń z zębami, czyli paradontoza, krwawienie, zgrzytanie, zaciskanie i tak dalej, czyli te wszystkie rzeczy, które są jak gdyby z tej pozycji brakiem kęsa, mają właśnie odzwierciedlenie właśnie w tym naszym stanie uzębienia. Z tego co pamiętam, to chyba twój mąż był takim właśnie detektywem i on tam brał na stronę tych pacjentów i przesłuchiwał. Czy jakieś dodatki sporządzałeś, że wyszedł jakiś algorytm? Jak to wyszło? No nie jest to łatwe, ale od czasu, kiedy zaczęliśmy się bardziej interesować psychobiologią, zależało nam oczywiście na tym, żeby sprawdzić, jak to naprawdę działa. I przyznam, że wśród naszych pacjentów jest to bardzo niewielka grupa osób, które są na tyle otwarte, żeby łatwo można było z nimi o takiej pewnej magii porozmawiać. I często ja lubię taką prowokację, zadaję prowokatywne pytania i z tych pytań wynika zainteresowanie tego człowieka. I na przykład ktoś ma chorą szóstkę i pytam, a co tam, jakie masz relacje z babcią? A skąd pan wie? I się zaczyna rozmowa. No bo wystarczy zobaczyć twoje zdjęcie pantomograficzne i mogę wiele powiedzieć o tym, jak żyjesz tak naprawdę. No niemożliwe. I zaczynamy wtedy dzięki temu dyskusję. Okazuje się, że rzeczywiście konflikty, które człowiek przeżywa, manifestują się w postaci różnych zaburzeń ze strony układu całego narządu żucia, nie tylko zębów. I to się na tyle często sprawdza, że wyszedł z tego pewnego rodzaju taki porządek. Poza tym można też powiedzieć również to, że zęby to przedstawiają taki jakby charakter człowieka, który ma postawę albo tak zwanej ofiary, która po prostu jest jakby skrzywdzona przez życie, przez świat i to wtedy bardzo ładnie się ujawnia w postaci tak zwanych różnych problemów zębowych. Natomiast przeciwieństwem tego drugiego wariantu jest człowiek, który jest jakby taki wolny od wszelkich uraz, od tego poczucia, że jakaś jest krzywda wiecznie, od zagrożenia, ma dobre poczucie własnej wartości. To te zęby, mam wrażenie, przynajmniej z tych moich doświadczeń i obserwacji już długoletnich, są w ogóle najczęściej albo zdrowe, albo w bardzo niewielkim stopniu są tylko uszkodzone. No i najważniejszym też aspektem w tych relacjach zębowych jest tak zwany stosunek do tej miłości tak zwanej, czyli ten aspekt w ogóle kochania, poczucia, że jest człowiek sam w sobie, otacza się taką samą dobrą dyscypliną miłościową, że siebie akceptuje, siebie lubi, dobrze się do siebie odnosi, nie biczuje sobie, ani nie dobiera jakichś tam sobie krzywd, które, prawda, że rozpamiętuje, co źle zrobił, jak źle zrobił, czemu tak zrobił, albo też nie ma też takiego poczucia, że, prawda, kogoś innego ma zamiar się na kimś wyżywać, czy, prawda, i tak dalej. Czyli są to takie programy, które rzeczywiście człowieka zaburzają i to bym nazwała takie programy ofiary. Natomiast w momencie, jak człowiek rzeczywiście nabiera dystansu do wszystkiego i akceptacji dla siebie i dla innych, to wtedy rzeczywiście nawet moje leczenie, wtedy każdego zresztą dentysty leczenie, przebiega sprawnie, szybko, człowiek wychodzi szybko z tych konfliktów i najczęściej nie musi przez długie lata, jeżeli oczywiście się coś innego nie wyłoni, nie musi leczyć tych zębów kolejny i kolejny raz, co często się zdarza wśród pacjentów, że oni potrafią chodzić i chodzić.
Nasunęło mi się takie pytanie, bo jest słynna wróżka Zębuszka. Czy zostałeś może jastowicem zębowym, skoro tak czasami ludzi zaskakiwałeś? No bo wiesz, nagle zadajesz takie pytanie, a czy pan jest jastowicem? Miałeś jakieś taką sytuację? Tak, dokładnie tak. Skąd pan wie, to jest bardzo częste pytanie. Natomiast jeśli ludzie, którzy na przykład nas będą teraz słuchać, interesują się psychobiologią, to dla tych ludzi nie jest to żadne zaskoczenie, jest to jak najbardziej naturalna kwestia i oni wiedzą, że ciało nie kłamie. Nasze ciało jest takie, jakiego potrzebujemy na dany moment i łatwo, dość łatwo, nie zawsze, ale w większości wypadków łatwo jest rozpoznać bazowy konflikt, bo to już jest jakby efekt końcowy. Czegoś, co się stało, czyli tej przyczyny. Mianowicie chory ząb zamanifestował pewien konflikt, który gdzieś tam wcześniej się zaczął i trwa. I dzisiaj mamy sytuację taką, na tej podstawie łatwo można zasugerować. Aha, czyli masz na przykład w pracy tak i tak, że masz nieznośnego szefa, któremu nie możesz się postawić. I dlatego masz parodontozę. Aha. Czy jeśli chodzi o te wasze przemyślenia i doświadczenia, to czy to jest tylko praktyka, czy tak samo opieraliście się na przykład na medycynie germańskiej, bo akurat dla mnie to jest bardzo podobne to, co mówicie, wręcz powiedziałbym może tożsame, a akurat o innych częściach ciała, o innych organach mówi się w medycynie germańskiej, a wy akurat tutaj, no, w związku z tym, że grzebiecie w tych zębach, tak, to mogliście coś tam wygrzebać, jak to było, czy coś tam... Może ja może o sobie jeszcze już oddaję głos. Myśmy w sumie na początek zgłębili dość mocno medycynę germańską, psychobiologię, to są odmiany generalnie emocjonalnego wpływu na choroby. I jakby braliśmy pod uwagę cały organizm jako taki, wszystkie układy i narządy, tkanki, z których pochodzą poszczególne narządy i wpływ patofizjologiczny tych zmian narządowych na ogólną konstytucję naszego organizmu. Natomiast w szczególności, i tu zaraz żona będzie mogła dużo powiedzieć, skupiliśmy się na zębach, bo to jest taki, no, nasza praca. I zaczęliśmy jakby tylko i wyłącznie obserwować zachowania naszych pacjentów, bo mieliśmy po prostu potężną grupę, mamy nadal potężną grupę badawczą. Także to przygotowanie, germańska medycyna, psychobiologia, biologika było już wcześniej, natomiast sami chcieliśmy zobaczyć, jak to faktycznie działa i się okazało, no, to nie są jakieś nasze oryginalne tutaj... Tak, poza tym skończyliśmy przede wszystkim różne tak zwane akademie, na przykład skończyliśmy dwuletnią Akademię Psychobiologii u wspaniałej dr Radziszewskiej. Byliśmy na ponadrocznym, półtorarocznym szkoleniu w Poznaniu u doktora Gilberta Renault. Byliśmy też na początku naszej wspaniałej drogi u pana Romana Kosznika, który też nas jakby na początku wtajemniczył w ogóle w tą totalną biologię. Czyli najpierw mieliśmy takie podstawy bardzo mocne, teoretyczne, zgłębiania tej wiedzy na tych warsztatach, na tych właśnie akademii tej szkolnej. I dopiero wówczas, kiedy zobaczyliśmy to w teorii, postanowiłam to praktykować w gabinecie, czyli doświadczyć, czy rzeczywiście ta teoria, którą wcześniej poznaliśmy, czy ona rzeczywiście jest prawdziwa, bo tak nie chcieliśmy od razu wyciągać od razu tych wniosków, chociaż w trakcie tych szkół i tej całej akademii praktykowaliśmy to na sobie, więc też już w tym momencie mieliśmy doświadczenia ze sobą. Natomiast później, w momencie, jak już chciałam się przekonać, a jestem stomatologiem, więc przede wszystkim w tej branży sprawdzaliśmy mechanizmy psychobiologiczne, a próchnica czy choroby przyzębia. I to rzeczywiście z każdym miesiącem, z każdym kolejnym dniem okazywało się, że to jest tak czytelne i że naprawdę ten wpływ naszej psychiki, tych programów przekonań, tych zaburzeń emocjonalnych po prostu pokazuje się w postaci tych właśnie zaburzeń zębowych. Skąd, kiedy ten impuls powstał, że szukacie czegoś innego? No bo bądźmy szczerzy, jeśli chodzi o takie psychologiczne podejście do naszego organizmu, jakby całościowe, holistyczne, no to w tym nurcie współczesnej medycyny nie jest tak często spotykane. Coś się musiało stać takiego, że nagle powiecie, idziemy, bo gdzieś tam przeczytałam, coś tam ktoś mi powiedział. Tak.
Coś takiego było. To było coś takiego, że w pewnym momencie swojej kariery zawodowej, bo pracowałam długo na uczelni, później robiłam specjalizacje, jeździłam na różne warsztaty medyczne, stomatologiczne, poznawałam coraz bardziej wymyślne techniki leczenia, ale cały czas pojawiała się jakaś taka pustka, że te moje leczenie to nie przynosi takiego długotrwałego efektu, tylko kolejne rzeczy, która następna powoduje, że ten ząb się jeszcze bardziej psuje, ci pacjenci znów wracają i pojawiło się jakieś tak zwane chyba wypalenie zawodowe. I też w międzyczasie coś się w tym momencie, kiedy tak się poddałam już temu stanowi, że nic się więcej nie wydarzy, pojawili się wokół nas właśnie tacy ludzie różni, którzy rzeczywiście zaczęli nam coś takiego podpowiadać. Koleżanka, która właśnie zajmowała się ginekologią, mówiła, że jedzie na jakieś właśnie warsztaty, pojawili się w ogóle nowi ludzie, bo tamto jakby zostało już całkowicie wysycone i już nie dawało nam żadnej jakiejś większej satysfakcji. I taka ciekawość i otwartość chyba na to, że ta medycyna nie zamyka się tylko do tej medycyny konwencjonalnej, że coś musi być więcej, że to nie jest tylko tak, że można za pomocą tych procedur i tych przepisów szkolnych całkowicie pomagać ludziom, że coś więcej istnieje i chyba ta ciekawość i otwartość jakby spowodowała, że ta przestrzeń się tak otworzyła, że poznaliśmy te nowe nurty i zaczynaliśmy też jak gdyby wtedy to zgłębiać. Nie mówiąc o tym, że nasza chyba też ciekawość samego siebie jako człowieka i ciekawość życia, że coś jest więcej niż tylko takie typowe już leczenie, jakby było za mało i możliwość takiej jak gdyby poznawania tych szerszych horyzontów w medycynie, jakby tak jakby samo z siebie, tak jakby wydaje się, że wyszło, ale to chyba było coś odgórnie zaplanowanego. Zazwyczaj się mówi w ten sposób, że jeśli są pytania, to się pojawia ten, kto ma wiedzę, jeśli jesteś gotowy, pojawia się nauczyciel. Tak. A skoro w środku było tych dużo wątpliwości, bo powiedziałeś wypalenie, dla mnie wypalenie to jest po prostu robienie czegoś niezgodnie z tym, co jest w środku. Tak. Jeśli ty robisz i widzisz, że nie ma efektów, to jest perpetuum mobile, cały czas i ja leczę, ale ja chciałbym wyleczyć. No, dokładnie. Czyli nie to, co w tej chwili jest, żeby leczyć, żeby zarabiać, tylko żeby jednak mieć jakiś efekt, no to się działo u was, no i przyszło. Tak. Ale wróćmy do książki, bo książka jest bardzo ładna. Zresztą spodziewałem się, że będzie ładna, bo mówiłaś, Robert, jeszcze nie. Tutaj była ciurcia, tutaj musimy popracować nad tym, bo ja nie jestem zadowolona. To ma ładnie wyglądać, wygląda bardzo ładnie. Ponad 120 stron, jeśli dobrze zauważyłem, chyba 126. Także jest sporo, jest dużo obrazków, więc ten, kto lubi obrazki, też sobie będzie mógł pooglądać. Czy mogłabyś powiedzieć troszeczkę, jak to dziecko, kiedy się urodziło, dlaczego tak długo i czy jesteś z niej zadowolona? Tak. Książka, czy jesteście z niej zadowoleni? No, książka rzeczywiście dosyć długo była pisana, chociaż tak jak sam zauważyłeś, nie jest to jakaś wielka bryła książkowa, jakaś naukowa i tak dalej. Ale myślę, że tutaj też bardziej chodziło o to, żeby to przemawiało w sposób najbardziej prosty do tych osób, które są na dany moment już otwarte, tak jak ja w pewnym momencie z Januszem się otworzyliśmy na coś, co już wydawało nam się, że nie wystarczy nam tego, tej wiedzy. I na pewno ma taki jakby układ, który pokazuje, że najpierw oczywiście dzielę się swoją historią, jak w ogóle się zainteresowałam psychobiologią i od czego to wyszło, więc troszeczkę takich swoich wewnętrznych tutaj wniosków wyciągamy z tego mojego życia, można wyciągnąć. Potem piszę troszeczkę na temat właśnie jakby odżywiania, które ma też bardzo znaczenie duże w poznawaniu, podnoszeniu swojej świadomości, bo wiemy, że teraz żyjemy w czasach, kiedy bardzo dużo się tak zwanej żywności daje przetworzonej, ten cukier, który no niestety nie działa dobrze na naszą inteligencję i na naszą świadomość, więc też tutaj jest taki wzmianka o tym odżywianiu. Potem rzeczywiście jest odpowiedź na takie nurtujące najczęściej pytania pacjentów, którzy zgłaszają się do dentysty, dlaczego dziąsła krwawią, skąd ta próchnica, dlaczego zęby mleczne tak szybko się psują, dlaczego zęby mądrości są potrzebne, dlaczego one są teraz tak często wyrywane, czemu te leczenie kanałowe, czy można leczyć kanałowo, czy nie można leczyć kanałowo. No i takie w sumie w krótkich takich, ale takich sensownych, krótkich takich rozdziałkach jest to ujęte, żeby właśnie osoba, która rzeczywiście chciałaby poznać inne mechanizmy powstawania tych różnych zaburzeń w naszym ciele, żeby mogła znaleźć sobie tutaj właśnie taką prostą odpowiedź. No i możliwe, że ta odpowiedź będzie na tyle dobra, że ktoś się skieruje właśnie tą drogą, na którą tu wskazuję, czyli patrzeniem na chorobę, czyli na te zaburzenia, na drogę psychobiologiczną, czyli że patrzymy najpierw na siebie, jakie wnosimy w sobie programy, jakie mamy przekonania,
No i przede wszystkim też opisuje, co to jest ten kęs tak zwany psychobiologiczny, że w przypadku zębów to są te wszystkie nasze dobra, czyli te różne, czujemy braki w czymś i potem oczywiście pojawia się też odpowiedź ze strony zębów, musi być brak w zębach, bo przecież żyjemy cały czas poczuciem, że czegoś nam brakuje i do czegoś ciągle musimy dążyć. Natomiast trzeba zmienić swoją jak gdyby już narrację w środku, żeby uznać siebie za osobę pełną, zaakceptować siebie, pokochać siebie. No i ta część książki też jest jakby na ten temat, a druga część książki to jest tak zwana część praktyczna. Ale do tej części praktycznej przejdziemy w drugiej części naszej rozmowy, na którą serdecznie zapraszam i za chwilę już będziemy o tym mówić. I co w tej drugiej części się znajduje? W drugiej części książki jest zawarta taka część, którą nazywam karty zębowe. Karty zębowe to są takie jak gdyby karty dotyczące pojedynczego zęba, czyli górnego od ósemki po prawej stronie do ósemki po lewej i od ósemki po lewej na dole do ósemki dolnej prawej. Ale jak ósemek ktoś nie ma, to co? No właśnie, ale ponieważ ósemek, rzeczywiście teraz jak patrzę na naszych młodych ludzi, to niestety większość młodych ludzi posiada jednak ósemki, bo nawet ktoś, kto wydaje mu się, że nie ma wyrżniętej ósemki, to ona gdzieś jest ukryta w kości i często jest tak zwana niewyrżnięta ósemka, bo mamy zdjęcia. W obecnej dobie bazujemy u dentysty na zdjęciach. Musi być najpierw zdjęcie czy pantomograficzne, niektórzy teraz noszą zdjęcia tomograficzne. W każdym razie ząb jest tak jakby częścią drzewa. Drzewo to nie jest, nie widzimy drzewa, tylko korona i prawda, ten pień, ale najważniejsze są te części korzeniowe drzewa i tak samo w zębie. Ząb posiada koronę, ale najważniejsza ta część zęba to ukryta jest w kości, czyli to jest ten korzeń. Czyli zdjęcie bardzo dużo nam wtedy opowiada całej historii, natomiast też pamiętać musimy o tej części drugiej, że w tej drugiej części już rzeczywiście jest to taka część dla osób, które chcą autentycznie popracować nad swoimi przekonaniami, bo te wskazówki, które tam udzielam dotyczące każdego zęba, wskazują najczęściej naprawdę na sytuacje, które ciągną się nawet wielopokoleniowo, czyli na przykład jakie były tendencje wychowawcze w naszym rodzie, czy były jakieś problemy właśnie z postrzeganiem poczuć swojej wartości, jak siebie ludzie oceniają, czy były jakieś problemy nawet z jakimiś problemy typu z kęsem. Z kęsem właśnie. Chodzi o ten cały czas kęs biologiczny, który w tej psychobiologii okazuje się, że to może być dom, że to może być jakiś małżonek, że to może być problem z dzieckiem, są dzieci wykluczone, zapomnieni przodkowie i te zęby cały czas nam tą historię pokazują i opowiadają. Zawsze zastanawiam się, że nigdy nie otrzymamy od pacjenta żadnego pytania, dlaczego wszystkie zęby w takim samym stopniu się nie psują, jeżeli to są te tak zwane przyczyny, które nam podaje medycyna akademicka, że to są bakterie, genetyka i prawda, cukier. O cukrze rzeczywiście też jest tam napisany bardzo ładny rozdział i też warto się z tym zapoznać, jeżeli będzie ktoś chciał sięgnąć po tą książkę. Natomiast jeżeli chodzi o te pozostałe czynniki, no to rzeczywiście tutaj ten czynnik genetyczny ja bym nazwała ciągnące się przekonania z rodu i one rzeczywiście bardzo duży mają wpływ, jeżeli mamy przekonanie, że miłość jest na przykład bardzo trudna, na przykład może nie tyle miłość, że na przykład pieniądze bardzo trudno się zdobywają i że nie wszyscy mogą zasłużyć na te pieniądze i mamy takie przekonanie w rodzie i sami potem powielamy ten model, to też to możemy bardzo ładnie zobaczyć w uzębieniu. Jak ten kęs się łapie na przykład. Są wady zgryzu, prawda, więc to też jakby pokazuje. Natomiast w tej drugiej części oczywiście mamy rysunki, bardzo piękne są rysunki zrobione przez moją taką znajomą osobę, która się tym zajmowała i to każdy ząb jest przedstawiony z moją wizją jak gdyby na ten temat, bo to są takie jakby autorskie rysunki, które odnoszą się do tego każdego zęba, żeby każdy patrząc czasami na obraz mógł po prostu sobie, jak gdyby ta podświadomość jego może coś tam poczuć i w tym momencie nie musi nawet do końca rozumieć tego każdego zęba, z którym by chciał porozmawiać, natomiast czasami sama ilustracja, sam obraz może do nas przemówić i coś można to uzyskać dzięki temu. To są według Ciebie rysunki, to są dzieła sztuki. To ktoś zrobił, to tak, nie jest zaczęte z internetu? Nie, nie, nie. To są autorskie, po prostu piękne rysunki, które ja sugerowałam, bo patrząc na każdy numer zęba, który wyraża różne emocje, różne przekonania, różne tematy, żeby to bardziej zilustrować, bo czasami mówi się 1000 słów, jeden obrazek, żeby mieć też wgląd od razu z punktem takim odniesienia, bo często właśnie obraz nam od razu szybciutko wyłania te emocje i te uczucia i często nawet może
można powiedzieć, patrząc na jakąś ilustrację, na ten obraz, można przypomnieć jakąś sytuację z dzieciństwa czy z jakiegoś tam swojego okresu życia, która by idealnie odwzorowywała ten właśnie problem, który dotyczy tego zęba. Nawet dla tych obrazków warto przejrzeć tą książkę. Tak, ilustracje są ciekawe, wiesz? Bo trzeba tak jest trochę posiedzieć i zastanowić się, o co tutaj chodzi. Wiesz, tak. Ja akurat już niewiele widzę, bo jak założę okulary, to jestem w stanie nawet coś przeczytać i to będzie wyglądało całkiem ciekawe, bo wiesz, naprawdę ładne. Po prostu to jest ładne, więc wiesz, czasami oglądasz ten, no wiadomo, że tutaj zaczęli, tutaj zrobili, ale jeśli ktoś zrobił, to ty masz naprawdę niezłe znajomości. To cieszę się. Na pewno też można powiedzieć, że... A co to za dziewczyna, to jakaś taka... To jest, ona się zajmuje grafiką komputerową, skończyła studia w tym temacie, no i rzeczywiście nawet tak myślałam, że początkowo, że nie będzie mogła mi tego zrealizować, mojego pomysłu na ten temat danego zęba, ale rzeczywiście w tym momencie jak zaczęła rysować i pokazywać mi to wszystko, więc stwierdziłam, że naprawdę idealnie dobrana osoba, żeby to zrobić. Natomiast myślę, że też, tak jak mówię, te zęby, też ta książka też nie służy do takiego jednorazowego przeczytania, chociaż również oczywiście też tak to można zrobić, ale w pewnym momencie może ktoś potrzebuje na daną chwilę zorientować się, dlaczego mi akurat teraz ten ząb zaczyna boleć, dlaczego tutaj ktoś mówi mi, że czeka mi leczenie kanałowe. Czyli można sobie cały czas, co jakiś czas do tego sięgać, szczególnie dla osób, które rzeczywiście chcą rozmawiać ze swoim organizmem, ze sobą, ze swoimi przekonaniami, no i tutaj przede wszystkim ze swoim ciałem, z tymi zębami, które nam cały czas pokazują te nasze tak zwane zaburzenia, bo tak naprawdę to są takie kontrolki, które nam się zaświecą. Ktoś mówi, o jejka, czemu mi się nagle zepsuł ząb? A potem, tak jak Janusz mówił, rozmawia wcześniej, czy troszeczkę wcześniej, zaczynamy rozmawiać już z tą osobą, co się wcześniej wydarzyło, czy raz co się w życiu dzieje, no i oczywiście okazuje się, że czy tam jakaś była zdrada, czy ktoś ma teraz problem z podziałem majątku, czy coś tam jeszcze, czy jakiś rozwód ciężki w małżeństwie, no i tu się niestety nagle odpala coś takiego. Często też zęby zaczynają nas, wiemy o tym, że bolą wtedy, kiedy już rozwiązujemy ten konflikt i ktoś mówi, ojejka, już jest po wszystkim, a teraz mi ten ząb boli. No bo to jest tak zwana naprawcza faza, bo to prawda też w tej książce ujmuje troszkę tych zasad podstawowych, z podstawowej wiedzy psychobiologicznej, czym jest właśnie ten konflikt biologiczny i jaka jest fazowość tej choroby właśnie. Czyli też, jeżeli ktoś do końca jeszcze wcześniej tego nie znał, to dzięki tej książce również może te podstawy przejrzeć i już jak gdyby też będzie mu dużo prościej, jeżeli będzie dalej chciał zgłębiać wiedzę, bo tej literatury mamy rzeczywiście bardzo dużo. No, z tego wynika, ja tak przysłuchuję się i patrzę na was, to znaczy, że w Białymstoku już wszystkich ludzi wyleczyliście i w tej chwili musieli dorabiać takimi książkami, tak? To znaczy, myślę, że na pewno nie chodzi o to dorabianie się, ale bardzo bym marzyłabym, że przychodzi do mnie pacjent i ja już nie muszę udawać, że czegoś nie wiem o jego zębach, bo my wszyscy razem ze sobą już wiemy, że współpracujemy, bo żaden lekarz tak naprawdę nie wyleczył żadnego pacjenta, my tylko jesteśmy takimi doradcami, pokazujemy drogę. Oczywiście każdy często pacjent woli tabletkę, woli zabieg, woli szybciej to skończyć z tym problemem, ale jeżeli rzeczywiście już rozumiemy, że takie zaleczanie tylko na krótką metę jest dobre, ale to nie rozwiązuje całkowicie naszego, jak gdyby uzyskania pełnego z powrotem zdrowia, no to to jest taka komunikacja, ta książka pozwala na dobrą komunikację między lekarzem, dentystą czy innym lekarzem, a człowiekiem, który chce sobie uzdrowić ciało, czyli bardziej mi zależy na komunikacji, na tym takim zrozumieniu się wspólnym dla dwóch stron, żeby to działało. A jak myślisz, czy w dawnych czasach, kiedy były te szeptuchy, takie powiedziałbym szamanki, które znały tych ludzi, czy one coś o zębach też wiedziały, czy nie? Czy to jest taka wiedza, która nagle się pojawiła, czy ona gdzieś tam daleko, daleko była w pamięci i wystarczyło, że popatrzeć, a uśmiechnij się, a pokaż mi zęby, a ja ci w oko popatrzę, dotknę twojej nogi. Czy tutaj było coś takiego, czy to jest totalny nowum? Nie, myślę, że to jest wiedza, która była naprawdę zawsze jakby obecna, szczególnie w tych nurtach, gdzie patrzyło się na emocje, na stan człowieka pod kątem, jak on żyje, jakie ma relacje, jakie ma, a to przede wszystkim wtedy interesowało tą wcześniejszą, tak zwany świat szamański, czy świat lekarzy, którzy kiedyś byli, badali inaczej niż obecnie, prawda, zlecamy pracę maszynom przede wszystkim.
to ten kontakt z pacjentem był taki dogłębny i rzeczywiście wiele rzeczy widać było, że to idzie z psychiki, czyli z zachowania, z życia, a nie tylko z tak zwanych, że coś mi się nagle stało, zachorowałem i nie wiem dlaczego zachorowałem, prawda? I proszę mnie ratować. Wiesz, bo kiedyś jeszcze było łatwiej, tak mi się wydaje, przynajmniej dla tych może nie aż tak bardzo obeznanych w tajnikach medycyny, bo nie było takich atlasów, tyle prac naukowych i takiej techniki, ale był ród. Czyli babcia, prababcia, stryjek, wujek, to było w takie klany, w wiosce mieszkali i na dobrą sprawę bardzo łatwo, jeśli ktoś potrafił popatrzeć z boku i znał te pewne zasady, wyłapać. A to jednak cały czas, bo ten przeklinał, ten tak, przeklinał, tak, ten tak, przeklinał tak, i w końcu przeklął swój los, bo cała rodzina taka była, tak, prawda? Bo ten kradł, potem tamten kradł, potem kradł i dlatego ty masz tutaj coś kaprawe, takie coś. Są te pierwsze prawo nawet psychobiologii, o której mówimy, że emocjonalne zaburzenia u rodziców, prawda, jakieś konflikty emocjonalne, czy jakieś właśnie kradzieże, czy jakieś gwałty, czy jakieś inne takie tragiczne sytuacje traumatyczne, już pokazują się od razu w ciele dziecka. Czasami ktoś mówi, ojejka, już dziecko od urodzenia ma takie zepsute zęby mleczne. No to też tu można jakby wnikać, co było w tym rodzie, prawda, dlaczego tak bardzo taki obrzydliwy kęs się, prawda, wyłania, bo te zęby zepsute to tak jakby obrzydliwy taki kęs, prawda, to jest coś, czy bardzo niechciane dziecko czasami się okazuje. Jest to taka naprawdę, tak jak co właśnie powiedziałeś, to tam w tych kategoriach emocjonalnego podłoża tych problemów jest jakby sedno ukryte tych zaburzeń i tych chorób, które nas dopadają jako ludzi XXI wieku. Na razie tak dosyć mocno straszymy, ale jest tak samo światełko w tunelu. Bo z tego co ja wiem, te kęsy to nie tylko jest powód do niestrawności, tylko czasami można je mocno przeżuć i jakby zamknąć sprawę, czyli doprowadzić do tego, że nasi potomkowie już nie będą mieli na starcie tych problemów, tylko trzeba, jak to się mówi, zapierniczać, trochę w głowie sobie poprzestawiać, zmienić sposób funkcjonowania swojego życia i wiele, ja to nazywam supełki, można porozwiązywać i rzeczywiście warto poczytać, zastanowić się, popatrzeć na siebie, pójść do dentysty i proszę mi tutaj pokazać, co się w tych moich zębach działo, co mam chore, co miałem leczone i zastanowić się, bo to może być taka wskazówka, żeby rzeczywiście trochę ponaprawiać pewne rzeczy, bo to wiesz, my rzadko mamy odwagę stanąć przed lustrem i przyznać się do tego, że cholera jasna, jestem leniem śmierdzącym, dawno powinienem zrobić porządek z tą moją przypadłością. Nagle się może zupełnie zmienić perspektywa, kiedy pomyślimy, ta moja przypadłość będzie przypadłością moich dzieci, moich wnuków. Więc do jasnej cholery, jeśli mówimy o planecie, że mamy coś zostawić, to w swoim śmietniku życiowym moglibyśmy też posprzątać. Dokładnie. Czy wasi pacjenci taką drogą podążają i udało wam się zmienić przekonania kilku z nich? Tak, myślę, że ostatnio mieliśmy też taką grupę pacjentów, która naprawdę z tego co widzę, to tak otwarcie mówią o tych swoich właśnie takich pewnych już nawet rzeczach, które sami widzą w sobie, co ich zaburza gdyby i w momencie, kiedy dowiadują się o tym numerze zęba albo widzą ten ząb, który wymaga leczenia, to tylko tak jakby porozumiewawczo się wymieniamy tą informacją, ale wtedy jest inna rzeczywiście, inna komunikacja i rzeczywiście te osoby z uśmiechem leczą zęby, z radością, po prostu mają inne nastawienie, po prostu nie zajmują się z takim ojejka, kolejny ząb do leczenia, tylko rozpoznały te rzeczy, wiedzą, że to ich jakby oczyści i w tym momencie rzeczywiście jest taka lekkość porozumiewania się właśnie i to jest... Tym światełkiem jeszcze w tunelu jest, tak sobie myślę, bardzo fajny moment, kiedy powiedzmy przychodzisz do jakiegokolwiek lekarza z jakąkolwiek dolegliwością, w tym wypadku weźmy te zęby jako przykład. I jeśli jesteś w stanie rozpoznać swój konflikt i go sobie uświadomić i ewentualnie nawet rozwiązać, ale uświadomić to jest słowo klucz, wówczas leczenie idzie łatwo i nie ma komplikacji, naprawdę. Natomiast i ta książka chociażby pomaga. Nie musisz oczywiście tego brać na serio, w ogóle do niej nie zaglądać, nie ma potrzeby, ale zobaczę, aha, to jednak to, rzeczywiście tak mi się przydarzyło, ale muszę z tym zębem coś zrobić, no bo boli. Wtedy każdy dentysta, nawet stażysta, zrymuje, jest w stanie pięknie wyleczyć ten ząb, natomiast specjalista wysokiej klasy nie jest w stanie nic z tym poradzić. Z punktu widzenia techniki i procedur jest wszystko ekstra, ale implanty wzięły i wypadły. Jak?
Myślę, że to już jest pomału pora, żeby zakończyć naszą rozmowę, bo z tego, co Janusz mówił, to krótka, kręta droga przed wami, a zaczyna się niestety dam ściemiać, bo już mamy wrzesień. Jakby przypadkiem ktoś chciał kupić tą książkę, to jakieś linki dostanę od was, żeby pokierować, gdzie to można nabyć. Książka jest dostępna w Empiku, jest tak zwana chyba księgarnia Tania Książka. Chyba Allegro też jest dostępna. U nas też jest dostępna. Też jest, oczywiście możemy też wysłać, jeżeli ktoś potrzebuje, jest na przykład z autografem dostać książkę, czy taką możliwość, to bardzo chętnie proszę nam wysłać taką informację. I na hasło wiedza dla wszystkich. I na hasło wiedza dla wszystkich, na pewno jeszcze będziemy tym bardziej się cieszyli. Mogę być wredny jak zwykle? Oczywiście, jak zwykle. Na ostatni koniec, gdyby przypadkiem były jakieś ciekawe pytania, to zgodzicie się, żebyśmy tak sobie online coś tam porozmawiali i odpowiedzieli na jakieś pytania? No, jakąś taką dogrywkę do tego? Sama przyjemność. To nie ma. Bardzo przyjemnie by było nam, rzeczywiście jesteśmy otwarci na takie możliwości. Chyba tak. Na ten dzisiejszy czas. W takim układzie kończymy, bo rzeczywiście Janusz już to przybiera do Kami i chce skoczyć do tego samochodu. Nie jest przyzwyczajony do tych takich górskich waszych tutaj krętych drożynek. My tu z Podlasia, gdzie mamy wszystko prosto, równo. Nie ma znaczenia, żartujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że w tych naszych, powiedziałbym, półbudowlanych warunkach się pojawiliście. Bajeczne miejsce. A może w następnym roku przyjedziecie specjalnie na jeden albo na więcej dni i coś byśmy... O, zębologię stosowano. Tak. Może byśmy się pobawili bardziej uświadamianie niż tak, właśnie z taką małą grupą posiadać i porozmawiać sobie, może powybijasz parę zębów. Nie, ja zawsze jestem zdania, żeby, ponieważ każdy ząb, jeszcze nie powiedzieliśmy tutaj może jednego z takiego cennego zdania, że każdy ząb reprezentuje jakiś narząd, który jest bardzo ważny dla życia, bo zęby oczywiście można wybić, można wyrwać, wszystko i też nie ma problemu, ale pod każdym zębem jest pewien kolejny narząd, jak wątroba, serce, nerki, czy układ krążenia, czy prawda, coś tam kolejnego, już nie będę wymieniać. Dokładnie pokarmowy, więc myślę, że ważne jednak, żeby uzupełniać i żeby się cieszyć. Żeby mieć. Ja was nie wyrzucam, ale sami powiedzieliście, żeby się szybko kończyć. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Słuchajcie.